No cześć, tutaj Indie StarCraft i dzisiaj będziemy grać Heart of the Swarm głównie oraz będzie na koniec Raynor Party z widzami. Ja witam oficjalnie już wszystkich. Dla tych, co nie wiedzą, dostałem wyzwanie od Kamela, że co wygraną grę mam dostawiać piątaka, albo nie wiem, co jak, albo jak się zsumuje wszystkie wygrane, to dostanę wygrane razy piątka. A miliony się zbliżają. Witamy, witamy oczywiście. No i lecimy, już pierwsza gra nam się rozpoczyna. Z tego co widzę, wszystko jest dobrze ustawione. No i go, go. Mamy PvP na początek. Kurczę, powinienem zraszować, tym szybciej wygrał i szybsza piątka kolejna. No ale nic. Dobrze, dobrze. Jaką datę podać? A, nie podałem daty? Ojej, to mój stały rytuał. 18 kwietnia 2015, oczywiście 21. No może przypominacie, wy to jednak niby tam sobie siedzicie na luzie, ale czujni. Właśnie tak coś mi zabrakło też, jak tak mówię, kurczę, coś tak krótkie było. No ale dobra, PvP na początek. No to zraszujemy, chyba. SKT Bob. Ciekawe kto to jest. Gdzie się sprzedał? O co tutaj chodzi? Nie mam pojęcia nawet co to znaczy, że ktoś się sprzedał. Nie robimy zwiadu. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Już miliony. Sprzedał się widzą, nie? To dopiero byłoby dobre. Ze mną 10. O co chodzi? Jak to ze mną 10? Pierwsze 5. Aha, że jak duk też się chce przyłączyć do zabawy, no nikomu. Ej, ja sprawdzam może natural, czy nie mam proxy. Jak jest proxy, to mam całkiem fajną sytuację, no bo zacząłem gateway'a bardzo szybko. Teraz będzie pylon. No i w tym buildzie jest tak, że teraz się przerywa robienie probek. I robi się zelotę, żeby mieć świadomość, dwa supply'e na zelotę. Na 11 supply'u gateway, chronoboost. Też asymilator oczywiście. No i lecimy. O, pieniądze! Nie wiem czy nie zepsułem jednej rzeczy. 200 milionów. Dzięki. Nie wiem czy nie zepsułem jednej rzeczy z... O, z dwóch gazów. Z tym czy jednego chronobusta za dużo nie użyłem, nie wiem. Nie ma pewności. Na proby. Bo dawno tego zagrania nie robiłem. O, pauzę chcę. Ile kosztuje StarCraft? No, ja ostatnio widziałem po 40 za jedną i drugą część, łącznie się 80 jakoś. O, Senin jest, trzyma Senin. Witam też nowe osoby na streamie oczywiście. Siwy widzę. Go. Lecimy. Musimy się tłuc. Mam nadzieję, że jego proba nie zauważy co gram. Ale jak wysłał zwiadowcę, no to powinno zauważyć. Chociaż nie wiem, czy on wysłał tego zwiadowcę, nie było go u mnie, nie? Jakoś tutaj nic nie przemknęło. Dobra, trochę zmodyfikuję builda. Ale tylko troszeczkę. Zrobimy jeszcze kolejnego stalkera. O, i będzie dobrze. Będzie w miarę okej. Okay. Ej, ale jak on nie wysłał zwiadowcy, to jest ogromna szansa, że moje zagranie się zakończy zwycięstwem. Zwycięstwo jest nieuniknione. Napisz mu, że Grandmaster jestem? Nie, po co? O, chyba też gdzieś tutaj nasz przeciwnik wychodzi. Złapiemy go, złapiemy! Dawaj, wloć się! Aj, dwa razy go uderzył. Jeszcze ostatni chronobus będzie za moment. On też chyba tam swoją probką będzie miał za chwilę chciał atakować. O, jest nieźle. Jeszcze chronobus na Warpgate'a. Robi Mothership Core'a dopiero teraz! O, kolego! Coś późno. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Dobra, zelotę zostawimy, żeby bił pylony. Aaa, GG. Ej, ale co on zagrał, że tak późno? Chyba, że słaby po prostu jest. A, Dark Templary grał.
No, to w sumie powinno ze mną wygrać tak na dobrą sprawę, ale jakby zrobił Mothership Core najpierw. A jak ja nie lubię na Dark Templary grać. Jest zwycięstwo! Pro gamer, czy będzie master? Nie ma mastera. Nie, tutaj trzeba zagrać sporo tych gier, kurczę. Ile tych donate'ów było? O, Putin! Putin mnie zdonate'ował, dobra, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, ale dziękuję. A siema inni, jesteś super, pozdrawiam Putin. Okej, okay. Dzięki. 15 zł to już w sumie można jedzenie na cały dzień zamówić sobie. Znaczy na cały dzień, takie danie większe. I wyjątkowo nie mówię o kebabie. Banks, wódka, kac, morderca? Cycu tutaj coś jakieś bo... Ooo, master! Jakieś cycu boje toczysz przed, że tak powiem, z okazji streama? Związane z tym, no jak to Z mówi? Napoje wyskokowe jakoś tak. A tutaj dzisiaj też mi Laus pisał w Zrgawcie, że... Jak to się mówi? Że on też chyba jest w diamencie i tam mówi, że będzie mnie próbował snajpować. Ale nie wiem, czy do niego trafię. Indy, co to za diamond? No nie śmiejcie się, no. Każdy był w diamencie kiedyś. Nawet Nercio, Mana, ci najlepsi progamerzy też byli w tym diamencie. Każdy kiedyś przez to przebrnął. Albo przebrnie. Dobra, na kogo gram? Na Terrana właśnie. Aha, no to co? No to na Terrana Proxy Oracle, nie? Mimo, że to master, tego pociśniemy. Easy. Zobaczycie super builda na Proxy Oracle. Co prawda ja w poradniku użyłem ciut innego, ale... Ale tak mu jedną propkę innego, w sumie to taka kosmetyczna zmiana, która... Ale to tam nic nie zmienia, co bardzo. Ale będzie zwycięstwo. Najłatwiejsze zwycięstwo mojego życia teraz, uwaga. Hostile? No powiedzmy, że hostile. Wysyłamy już naszego robotnika, żeby robił tam proxy. Ale cichaczem, tak żeby się przeciwnik nie dowiedział. Jakby było proxy, to też bym tutaj zauważył. O, pieniądze! Takie to wszystko coraz przemyślane. Milionów. O, lecą miliony. Wiecie, śmiejemy się z tych 200 milionów, ale zbliżamy się do nich, prawda? Dokładny build order się nam tutaj idealnie układa. Nie wiem, czy tu mi się Stargate zmieści, ale chyba tak. Zaraz będziemy mierzyć pylonem. Czy inną miarką typu Gateway. W Starcraftcie każdy, prawda, mierzy jak potrafi. O, dokładnie. A nie, no to było wszystko zaplanowane perfekcyjnie. Zobaczcie, mieści się tutaj ten Stargate idealnie. Nie no, progamer. Dobra, teraz tak, Stargate'u. Szybciej się nie dało go postawić. Nawet nie widzieliście tego, siatki do budowania. Wiecie, tego podglądu budowania. Tak szybko go postawiłem. A przypominam, że mam monitor 120 Hz. I też go nie widziałem. Tak szybko buduję budynki. Taki szybki. No, pytanie, czy jest Reaper teraz? Jak na mój gust, on zaczął jednak od... Aha, jednak zaczął od tego Reapera. No to nic. Tak jest, easy game! Of my life. Easy. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. No i ciśniemy dalej. Mówiłem wam. Bez szansy jest gość.
A, takie tam... miazgi, prawda, z Oracle. Jak się boi. W sumie to Wojdy powinienem zacząć chyba robić. No, na pewno zbudujesz to. Chyba w snach. Dobra, robimy Wojdy, panie i panowie. Na wypadek min. I zobaczycie, jak się wygrywa, kurczę. Olinem. No prawie zawał. Teraz tak, dwa zeloty. Strzał w minę. Oj. Zaplanowany supply block, taktyczny. W sumie mogłem przechodzić w normalną grę, ale po co, prawda? O, ma dwie miny, to już, no, żeż ty. Dobra, idziemy mu przeharasować ten natural znowu. Ciekawe, czy to też ma miny. Na pewno to zakończył. Kurczę, ale tutaj tego ma. Ciśniemy. Spokojnie. Ja to wygram. Aj, nie zginął. Zastrzelił jeszcze mi Wojda, no co za pierożę. Kucieka. Kurczę, już miałbym 3 wojny. Ale panikuje, widzicie? Ona jak panikuje, znaczy nie ja. Tutaj też nie zbudujesz tego, mały kolego. Tutaj sobie wylądował, no na bań. Oj. That race so hard, I think so too. Jakie co tutaj w ogóle? Broń się! No i także nie stracił tego command center, tam farta, bo tam trochę słabo pomikrowałem. No marcie, zniszczę! Nie! O, wow! To ja to na serio, sam Stargate'em mogę wygrać, to ja nie wiem, po co ja tutaj robię coś bać. To gamer. Kurczę, ale to miało być szybkie zwycięstwa, te piątki to miało lecieć, a nie takie. Nie wiadomo co. Co to już 12 minut. Nie, nie eksploduj. Boże. Już te miny to mogłyby się uspokoić trochę. Dobra, zobaczymy, czy się uda ją zniszczyć przed tym, jak wybuchnie. Elegancko. O, panie kolego, pewnie się pan boi. O, eksploduje? A jednak!
Nie no, nie wbijam tam. Póki co. gubi się. Dobra, kolosy, zeloty. Ta ekspansja w pełni uruchomiona. Oj, nie. Wsparcie. Oj, tego nie chciałem za bardzo zrobić, to było dziwne. Co on tutaj kombinuje? Muła, mówi. Dobrze. Nie wiem, czy wiecie, ale Voidray ma 6 zasięgu, a Marines tylko 5, więc można trochę pomikrować. Poświrować odrobinę. Ej, co ja nie robię Voidów? Czy to samo zwycięstwo jest? Dobra. Też zrobimy, żeby zrage'ował, czyli zrobimy te kolosy. Oj. Wy tutaj jednak wróćcie. Nie, mina. Miny nie chcemy. O, ma turetę. Jak odważny. Nie naprawisz tego, nie martw się. On to nic nie może zrobić. Dobra, zaraz go dobijemy. Sorry za te nadwyżki, ale to jest tak przyjemne to mikrowanie tymi. Że aż sobie na to patrzę. O, kolosus! Chyba mu się nie spodobało. Jedna! Szkoda, że Legacy of the Void tak nie kozacze. No ej, no dajcie mi chwilę się chociaż pobawić i dobrze poczuć, że wiecie, że zwyciężam i takie tam. O, on był w masterze. Powiedział mi, żebym umarł i że jestem synem wiadomo kogo. I że jestem retardem, czyli jestem cofnięty w rozwoju dla tych, co nie wiedzą. No, jego statystyki 31-31. No, Laus chce mnie wysnajpować. jaki rage, no był rage, trzeba powiedzieć. Jak dług? O kurczę, masz 200 milionów? A nie, nawet więcej ty napisałeś. Jak dług widzę, rozmawia ze mną przez te donaty. No ale spoko. O. Czemu wszystkie terki są bad manner? No bo to ludzie, nie? Ludzie mają emocje, a protasi jak ja nie mają. O, chwila, gram na Zerga. To ja muszę tutaj coś zrobić chyba, żeby wygrać. To nie jest tak, że ja wygram te wszystkie mecze, znaczy powinienem, ale jak trafię na jakiegoś tam tego Grandmastera z zeszłego sezonu, to jest wiadomo. Już gra normalna w miarę. Ale tak będę olinował. Cofnięty w rozwoju, bo dobrze gra. No to taka idzie za tym logika. Czemu jak organizuję turniej, to nie ma many? No bo się mana nie zgłosił, to nie ma go. Ale spytam się go, czy zagra. W tym nowym Indie Cup. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Tacy ludzie mają mastera? No mają mastera, to nie jest takie łatwe do skontrowania wbrew pozorom, to się tak wydaje. Jesteś najlepszy, pisze Jagduk. O, jak miło, nie chociaż jednym pociesza. Ciepłymi słowami. Mana versus Indik to wygranie? No mana wygra raczej na bank. Dobra. Lecimy z Gatewayem. No i z wiadem. Będzie zagranie all in. Forgate.
Ale nie ten zwykły Forgate, bo to już za niego za późno, tylko ten z ekspansją. Że niby gram makro, a tu ciach. Dobra. Lecimy dalej. O, od Hatchery zaczął. No to już mi się to nie podoba w sumie. I co, kolejna ekspansja będzie? O, żeż ty. O, żeż ty. Już go nie lubię, nie? Już go nie lubię. Będziemy miał... O, pieniądze! Ej, no. Bliżej 200 milionów. O, dzięki wielkie za wsparcie. Ale no, kurczę. No bo jak zerk jest dobry, to, to w sumie kontruje tego Fargate'a na dobrą sprawę. Znaczy, tak mówi parting, nie? Z mojego doświadczenia w sumie nie zawsze tak jest. Ale, Ej, no dobra, no to w takiej sytuacji ja nawet nie będę się krył, nie zrobię tej ekspansji, tylko po prostu Fargate'a i zobaczymy, czy to zadziała. Kurczę, za późno zalotę robię. Odrobinkę. Nie tak, że od razu błąd i przegrana. Odrobinkę. Idziemy tam od razu go odcisnąć, oczywiście. Jeszcze jeden gateway, bo zrobimy 5 gate'a nawet na bogato. Ja żartuję. Z jednej bazy tylko 4 gate. Znaczy kiedyś tam grali 5 gate'a, jak się anulowało Nexusa, to wtedy miało to jakiś tam sens. O, co fajne. A no tak, bo Mothership Chorus. Tutaj czy tutaj? Tutaj chyba lepiej. No dobra, go, go. Kurczę tylko. Dobra, to nic. Ej, on gdzieś indziej zaekspował, albo się wycofał z tego wszystkiego. On chyba zauważył, że gram tego Forgate'a. On zauważył. Kompletnie to zauważył. Albo zaekspował na środku. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. A i tak miał późno tego w miarę. Nie mógł wycofać tej królowej, bo tam blokowała go. Nie chodzi o tym, wygram. Znaczy jest wątpliwa bardzo szansa, żeby nie powiedzieć, że to przegrałem. Bo cwaniak się w porę zorientował, co gram. No i ma kolejnego spajna. Dobra, to już nasze szanse drastycznie maleją. No ale próbujemy, prawda? Chociaż to bez sensu. Na jakiegokolwiek w miarę przyzwoitego gracza. Kurczę, ta blokada była dobra moja.
Ale teraz to już nie poszło. Ach ty, ach ty. Zauważył się, wycwanił. Czyli co? Czyli powinienem ekspować i jednak zrobić tego Forgate'a tak jak planowałem na starcie. I wtedy byłaby większa szansa. Ej, ten gość poprzedni jak się rozpisał dalej. Dostań raka. Znowu synu, wiadomo kogo. Znowu mnie nazwał retardem, znowu retard. Potem pojechał po Protosie. Potem po moim życiu, potem po diamencie. Znowu mnie ktoś ciśnie, bo jestem diamentem. Powiedział mi, żebym spróbował wbić Silvera Terranem. Dobra. Smuteczek. O, to kiedyś był master ten zerk. Ma 8-7 statystyki. Dobra, chyba tak olinować to średnio, bo to w sumie nie wiadomo na kogo się trafi. O, Cycu męczy kart z Cyca. 2 razy win od Kamela Donate, dzięki Kamel. I od Jagduka standardowo. Dzięki. Dobra, gramy na Zerga teraz. Znowu jakiegoś, a to nie ten sam? Good luck, fan. Dobra, teraz zagramy jakoś normalniej, nie? Żeby nie było. Czyli Cannon Rush. Zagraj z nim inną rasą i go zbeszty. Nie, nie będę się na nim wyżywać. Zresztą on by na pewno nie chciał na mnie grać. Znaczy, no tak raczej by nie chciał. Ale myślę, że mój zerg też by mógł z nim wygrać. Te w TVT się tak zapewnie nie czuję, bo w sumie nie wiem, co tam się robi, ale to też pewnie miałbym szansę. To pewnie jakiś typ z LoL'a StarCrafta przeszedł, widzę, że jakieś tej pociski. Nie kumam, po co się poddajecie, Forgate nie wyszedł, trzeba grać dalej, no ale już jest taka gra do jednej bramki. Znaczy możliwe, żebym wygrał, no bo pewnie jestem lepszy od jakiegoś tam mastera. W takich dłuższych grach o wiele, nie? W sensie, że ta różnica może by nawet coś tam no, zmieniła. Pieniądze. Ale co coraz tam? Coraz bliżej 200 milionów. Znowu miliony. Kogo gram na zerkę? Dobrze. Aha, ja miałem Cannon Rush'a niby grać, ale robię to inne otwarcie. Dobra, to gramy Olina, tego co miałem go zagrać. Pokażę wam chociaż, jak to wygląda. Jagduk, Cannon Rush. A? Jagduk sugeruje tutaj dość mocno, co miałbym zagrać. Miałem Bryan's Expandzik jeden tego gościa. No pewnie będzie chciał te dwie hacze zagrać, no dokładnie, to jest ta sama szkoła. Dobra, zobaczymy czy inny Olin na niego zadziała. Jak taki jest cwany. Dobra, teraz jeszcze ogarnijmy do końca naszą ekonomię, bo tutaj coś jest nie tak. Coś jest nie tak, jakbym tego chciał. O, dobra. Nie, już jest wszystko ok. Dobra, Madre się popiera tę stronę, bo stoję. Teraz szybko pylon. Spokojnie, spokojnie. Udajemy, że nie gramy Olina. O, zauważył, że nie chronę busty. Taki spryciarz. Dobrze. Wszystko zgodnie z planem. Królowo tu robi, dobra. Teraz tak, jeszcze jednego stalkera zrobimy. No i go, go, dobra. Lecimy, lecimy, go, go, go. All in! Wszystko albo nic.
O, ja zobaczymy, czy sobie teraz poradzisz z tą trzecią bazą, kolego. No, ma szansę oczywiście i to dużo. Dobrze jest, zbieramy jeszcze siły. No i bijamy się teraz do naturala. O, teraz nie poszła obrona. Hehe, wygrywam. Robimy teraz masę zalotów, bo jedyna rzecz, jaka nam może zagrozić, to zerglingi w dużej liczbie. GG! Jest! Haha! Indy, jak już tak ci zuje, zergów, zagrałbyś mój build z 10 G, 12 Forge, Chrono Boost z 2 zlotami. A, Isy chce, żeby tutaj te. Jeszcze te podstępne zagrałem. W sumie to no, tego zerga tak, to by było niezłe, bo on tam lubi te podwójne hacze grać. Na pewno jesteś lepszy od jakiegoś tam aragońskiego mastera. Yeah! Mimo, że jestem w diamencie, to mi mówię, że jestem lepszy od mastera. Czy można coś jeszcze wykombinować? Co masz na myśli, Majki? Czy robiłem cały czas prawie przy tym olinie? Nie robiłem. Oczywiście, że nie robiłem. Bo ja tym chciałem wygrać, a nie się męczyć. Jest taka odmiana tego zagrania, że się robi cały czas propki. Ale to nie. Po co się męczyć? Można od razu wygrać, prawda? Teraz terany. Kurczę, już dostaję master, właśnie chciałem trochę pobawić. To nie, graj na poważnie. Dobra, to co robimy znowu proxy oracle? Ciśniemy masterów proxy oracle. Co na ma z voidy? Tylko więcej voidów? No to jest bardzo dobra odpowiedź. W sensie, że ma z voidów więcej. Stormy nie są takie tragiczne. Jakieś archony też do tego. No i ogólnie masa jednostek, ale no stormy to tam kiedyś taką opcję ktoś wymyślił, ale to też nie jest tak łatwo tym skontrować ma z voida. Ale stormy albo ma z voidy. Twoje. Nie no dobra, zagram może chociaż tego Blinka, a nie już tego Olina z Oracle. Może zagrać tak, żeby zniszczyć psychę przeciwnika? Ciężko. No to zależy od psychiki przeciwnika, no jak da sobie ją zniszczyć, to wiesz. To od niego zależy, czy jest słaby, czy nie. Michał chciał, żebym kogoś tutaj zniszczył psychikę. Ale ta klawiatura ma fajny odgłos. O, X-Speak. Dobra, to niszczymy tą psychę. Lecimy z zelotą. O, no panie teranie. A, jednak ma wyliczone to chyba. No i tutaj trochę słabo uciekała ta moja probka, ale jest okej. Okay. Nie złapał nas, najważniejsze. Minimalnie pokiczkałem tutaj. Znaczy pokiczkałem w sensie odrobinkę za późno asymilator. Miałem o kilka sekund. Ale luzik. Zaraz będziemy go niszczyć.
Dobra, go, 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 go. Dobrze, dobrze. Dobra, niszczymy dalej psychikę, Oracle. O jest w ogóle! Niszczycielka wszelkiej psychiki. To jest Oracle. Idziemy go rozjuszyć trochę. O! Dobra, teraz przechodzimy w te gateway'e. Aha, no trochę mam za późno Warpgate'a, bo chciałem super szybciej od tego Stargate'a też dołożyć. Ale to nic. Kurczę, mam gazę, wydobywam, że jeszcze nie mam na kolejny Oracle od razu. Ale zaraz się zacznę robić oczywiście. Dobra, teraz będzie mikro Oracle. W sumie to wlecę mu do maina. Dobra, przerwiemy robienie probek, bo po co nam to? Można już wygrać. Taka przewaga psychiczna. O, 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 cichaczem, cichaczem i jazda. Siedem zabitych. Tutaj jeszcze coś padło. Niszczymy psychikę! O, to ciekawe. Osiem jednostek zabitych. Teraz idziemy mu tutaj przymikrować. Nawet tutaj mikruje chłopak. Dobra, tutaj 5 jednostek. Wcale nie mam nadwyżek. Dobra, no to co, atakujemy, co ja się będę bawił. GG! No i nie zniszczyłem psychiki, nie zrejżował, no to jak ja to mam zrobić inaczej? Nie da rady. Lubię wszystkich gemów z wyjątkiem tej cebuli nercia. Tefela lubię Indiego, Zylcu zdecydowanie się. Się? Indy kłamie w tytułach. No jak to, przecież zmieniłem na dobre. Czy zmieniłem klawę? Nie no, gram na tej Quickfire od widzów, tej z brązowymi switchami. Ja jestem tylko trochę nie GM-em. Mi już zniszczyłeś psychikę. Super. Demon strategii, dokładnie. Dobra, lecimy. Już 22? No nie mogę. O, ten gość był z jakiegoś topmastera niby. 20-15 ma. Nie, dzisiaj detox nie analizuje replayów, tylko na jakimś tym
na jakieś tutaj streamy będą kolejne, to na jakiejś kolejnej audycji. Ale widzę, że ostatnio sporo repków mi nadesłaliście. Możliwe, że jak będę miał wolną chwilę, to nawet tak prywatnie wam, wiecie, bez streamu ją tam przeanalizuję te niektóre replaye, co ludzie ponadsyłali, żeby pomóc. Bo ja już tak, ja w sumie tak niby cały czas robię, ale o tym nie wspominam. Że tam ktoś o coś spyta, czasem replay, czasem jakaś właśnie rada. Ale się z tym nie obnoszę z tego względu, że jak właśnie bym zaczął tak o tym wspominać często, to pewnie miałbym za dużo tych i bym w ogóle już nikomu nie mógł pomóc. Dobra, znowu gram na tego samego gościa. Nie wiem, czy takie samo otwarcie zrobić, tylko może od razu proxy oracle. No nie wiem, nie wiem. Nie no, Canon Rusha nie umiem na Terrana, to zresztą nie jest zbyt grywalne. Ten sam teren zniszczył Zeke. Jakie mam APM? No to Blizzard to co mi pisze po grze to jest 180 około. Ale ja mam APM tak z 250 pewnie, 260. Takiego ogólnego. W sensie, że wszystkie akcje zliczone. No jak z nim kiedyś chyba też się spotykałem na ladderze, więc gość się tutaj ogólnie dziwi, że aż tyle punktów stracił. Zobaczymy, czy może on proxy mi teraz nie zaserwuje. Jakiegoś gdzieś. Może tutaj, tutaj sobie też proxy może. Coraz bliżej 100 milionów. Lecą miliony, czyżby kamel? O, znowu dyszka od kamela, dzięki. Za dwa zwycięstwa. Dobra, trzeba, ej, trzeba jeszcze nam wygrywać, nie? Jeszcze dwa zwycięstwa jeszcze. Będzie na pizzę. Dobra. Trochę minimalnie za późno ten Pylon, ale to tak w sumie nic nie zmieni. No, nic to nie zmieni i tak. I tak jest dobrze. Do tego drugiego Pylona można ciutkę spóźnić. A, on zaczyna znowu od tej ekspansji szybkiej. Dobra, to co by tutaj mu zagrać z takiej okazji? Sobie Fast Expo zagram. Ty, on pewnie mi chce teraz zrobić blokadę z eBaya. A już go nie lubię, nie? Już go nie lubię. Jednak nie robi mi. A, jednak będzie chciał chyba robić. Nie wiadomo. Dobra, zakładam, że nie będzie. Nie udało mi się. Hehe, dobrze. To teraz tak, Mothership do niego leci od razu, żeby zobaczyć, czy nie robi gazów. No i teraz zagram jakoś normalnie. Takim niby człowiekiem będę. Dobrze, dobrze. Go, go. A i odrobinkę za szybko chrono, bo... Ale to nic. Dobra, poprawimy probki, czy coś jest... Nie, nic nie ma do poprawienia, to dobrze. To co? Blink i go, go. Niby gramy normalnie, ale bez przesady. To on nie wie, że można reperować SCV, żeby go Mothership Korei nie zdał? O, nie zrobił tu nic. O, jednak
tu jest. Ej, ja nie wiem, czy on nie robi mi proxy jakiegoś, kurczę. To by było niemiłe. Ależ ten makro mam. Szaleństwo. Co prawda nie ma na fotonowe charge'a, więc jestem trochę narażony na jakieś ataki, ale spokojnie, to ja tutaj będę atakujący. Tak głupio stawiam te budynki. Oscara za to nie dostanę. O, kolego. Przepraszam. Ty znowu zrobił tego sapajdy bota tutaj. Co mu jest, to ja nawet nie wiem. Ale tak dokładnie w tym samym miejscu. Może z linijku, jak Flash tam to odmierzał. Flash. Nie no, nie wyszedł na mapę. Już widać, że nie wyszedł. No co, ekspujesz gościu? Dawaj. Dawaj, Zen. O, coś tu jest. No dawaj, dropuj się, czekam. Dawaj. Aż ty. A tak czekałem. O, to Kolosus tędy jednak przechodzi? A nie, tędy co zejdzie. Już myślałem, że coś się zmieniło, bo tędy Kolosus nie wejdzie. Jest zbyt masywny. Nie no, po prostu noga mu się tutaj nie przyciśnie. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, przechodzimy też już powoli w znowu. Znaczy, przechodzimy w robienie probek. Nie przechodzimy, tylko wznawiamy, bo tam jest krótki okres. O nie! Nie, tak być nie będzie. Gdzie? No, ty. Nie. Tak być nie będzie. My idziemy się zrehabilitować. Oła, ale dostał. A takim czymś to sobie możesz. Mamy na Ricola? Mamy. O! Nie wiem, czy kurczę Time Warpa, czy co użyć? Dobra, Time Warpa używam. Co ja się będę cofał? Co ty, gościu, robisz? Te supply depoty, to jest ciekawe. Jednak timer był dobrą opcją. Oj, tutaj Kolosus zagubiony. Dobra, mamy trzy bazy. On potracił SCV. A, ta, na pewno z SCV. Na mnie ruszaj teraz. Ej, gość, co on ćwiczy? Gościu, no. No, no proszę cię.
O, muła zrzucił. Dobra, no olinuję, jak widzicie. Bo nawet storm mi się nie zakończy. Ten storm mi się nie zakończy, więc trzeba poczekać. I robić archony. No ale na stare kolosy bez wikingów. Kościu, no nie. No dobra, nawet mu wyjdę, nawet mu pomogę. Aha, chyba się jednak zreflektował. I to teraz... O, jednak coś tutaj się zbliża. Ouu. Kurde, tylko jak on się tutaj... To jest ciężka sprawa teraz. Co ja robię, co ja robię? Dobra, który ma 150 energii nikt? Ej, a ty masz 100? O, dobra, tego zniszczymy. Co? 6 HP? Ej, co jest? Okej. Indy, wróć do szkoły, widzę. Nieważne. Co to ja mówię? Chwila, moment i go załatwimy. Spokojnie. Luzik. Dajcie mi tylko kalkulator. Dobrze, dobrze. No on tutaj nawet nie ma wystarczająco dużo, żeby pół armii mojej pokonać. Co dopiero z kolosusami. Dobra, no. Idziemy z kontrą. Jeszcze agresywnie stoi. To jest dopiero. Jak? GG. Dobra. Zapytaj go, o co chodzi z tymi depotami. Nie no, po prostu wizję ma na mapie. Ale to jest trochę zastanawiające w sumie. Znaczy to nie jest głupie, nie? Bo protosi też stawiają pylony po mapie, żeby widzieć dropy. Znaczy, ja to mam robić, ale o tym cały czas zapominam. Ale to jest głupie. To jest całkiem mądre, nawet bym powiedział. Bo u mnie, jak widzicie, to obserwator robi w miarę robotę. Idzie na szybko, jak ustawić puste pole na klawisz, jak ty masz na 6. Jak to puste pole? Nie da się ustawić pustego pola. Nie ma wymazania, możesz jedynie zastąpić to, co jest obecnie napisane. Nie ma sensu czyścić skrótu klawiszowego, bo to jest niepotrzebna akcja. Tylko możesz sobie coś pod niego zapisać. Ale może się usunąć w sumie, jeżeli masz pod to przepisany budynek i go ci zniszczą. To pewnie wtedy się czyści skrót klawiszowy. Także Ctrl na przykład 6 to jest nadpisanie na szóstkę tego, co masz obecnie zaznaczone, a Shift plus 6 to jest dopisanie do szóstki tego, co masz zaznaczone obecnie. Czy wygrałem kiedyś jakiś turniej? No co, tydzień temu, ale
To nie jest jakieś niesamowite wspomnienie, no po prostu taki mniejszy turniej był w Warszawie i pojechałem na niego, go wygrałem, tylko tam nie było żadnych dobrych tych polskich, znaczy czołówki polskiej nie było, może tak. Skrót klawiszowy 1 zawsze jest pusty. Jak zaznaczysz coś na pole 1, to drugie jest puste. Aha, że dwójka się pokazuje jako pusty skrót klawiszowy. No ale to nie ma znaczenia. Jaka była wygrana? Płyta główna. I też rok temu wygrałem na tym samym turnieju. Chyba Discus jest, tak? Ma ktoś kod do StarCrafta, ale to kosztuje Citro Biceps, to nie jest darmowa gra ani beta. Dobra, lecimy z Black Knightem tym razem. Zerku! Ej, jak pomyślałem o tym challenge'u Kamela dzisiaj, za każde wygrane, zagrasz tą wygraną 5Z, to jakby chociażby, nie wiem, 3 osoby coś takiego robiły, to normalnie góra hajsu, tylko grać. Co ja robię tą probkę w ogóle, za późno sam ją znaczy za wcześnie do pylona. Aha, no to co, teraz po wygranej pewnie lecimy Raynor Party. Także możecie już bijać na Europę, na IndieSC, grupa. Czyli chcę zrobić serię Unranked to Master? Nie, póki co nie robię takiej serii. Już kiedyś nagrałem ją na swoim YouTubie, jak biłem Mastera z czystego konta. W Heart of the Swarm od zera tam bijałem, czy tam nawet do Grandmastera. Na pewno jest do Mastera, do Grandmastera w sumie nie wiem, może do Grandmastera nie nagrywałem. O, jedzie dronką do mnie. Będzie mi tutaj stawiał coś? Już mi się to nie podoba, nie? Aj. Kurczę. Nie no, nie postawił. Dobra, nie postawił mi jednak tego spawning pula. Szybałem. To co? Olinujemy? Ja jestem na tak. Też chcę zagrać Raynora, Senin. To musisz być szybki. A ewentualnie mieć suba, donate, whatever. Ej, czy mi się wydaje, czy... A, ja to mam tylko 15. Zresztą w tej grze jakoś szybko wysyłam robotników do budowania tego, co mają robić. To jest dziwne. Ten Black Knight, z tego co pamiętam, nie był taki słaby. Ale i tak go szlizuję. Dobra, ustawmy tutaj to wydobycie, jak ma być.
Ciekawe by było, jakby spróbował zająć Golda. Nie, no to by było głupie, na pewno zagrał gaz. Było tak, tak... Było tak ryzykowne i tak głupie, że... Nie, nie, nie. Takie rzeczy się nie zdarzają. Zobaczymy, czy Cryptomora postawił. No nie postawił chyba. No kurczę, chyba się wybroni, nawet nieźle. Ale z drugiej strony też nie widzę żadnego spina. Może go z tyłu gdzieś postawił. No nie postawił. Dobra, wycofujemy się, żeby na stylingi nie... O, Roach'a zrobił, kurczę. Dobra, to będzie ciężka obrona. Bardzo ciężka. Jeżeli w ogóle się może udać. Znaczy ciężki atak, ciężki olin, jaka obrona? Chociaż te Roach'e są dobrą na te kontry? No w sumie odpowiednio, ale... Zobaczymy jeszcze, bo ma strasznie mało obronek. Kurczę, zniszczył. Aj, zniszczył pylona, już to miałem wygrane. O. Dobra, robimy z powrotem robotników, bo to już wszystko stracę. Jak widać. W sumie jakich robotników ja powinien armię robić? Centry nam się przydadzą. Pewnie tutaj będzie też próbował wbiegać. A nie, jednak Bigdera może nie będzie. Aha, jednak będzie. Ach ty, ach ty. To było głupie. To było bardzo głupie. No nic, pewnie robi dalej jednostki, chociaż w sumie nie widać tego. Dobra. On nie robił dalej jednostek, tylko drony. No to lecimy jeszcze raz. No będzie dziwna gra. To już jest dziwna gra. O. No dobra, możesz tak grać. Z samymi zerglingami? Poważnie?
Mutaliski? No, żeby go coś trafiło. No nie poszło. No taki tam GM był chyba. Kiedyś. Ale mogę się mylić. Mogę się mylić. Osiemnaście razy Master? Ja pamiętam go jako... Że kiedyś miał chyba GM-a. Dawno, dawno temu. Albo miał, ale wypadł. Tak też mogło być i mu nie zaliczyło. Dobra, teraz... No dobra, jeszcze... No teraz powiedziałem, że muszę wygrać, no to muszę wygrać, prawda? A potem Raynor. Zagraj coś Terkiem, please. No, gramy już ten, tak niby na poważnie. Indie teraz Dark Templary. O, to w sumie mógłbym spróbować zagrać. Czemu mam duże MMR? No nie wiem, no tak mnie system przydzielił. Ja bym nie narzekał, bym sobie chwilę pograł na te diamenty, platyny i tak dalej. Mogłoby być śmiesznie. O, ktoś rzuca klucze do Heroes of the Storm. Ja ich mam dużo. Jak ktoś potrzebuje klucz do Heroes of the Storm, to mogę mu dać od ręki. Dobra, Terran. Terran dzisiaj w miarę idzie. Jakoś mnie kusi, żeby zagrać te proxy naprawdę. No ale dobra, spróbujemy może właśnie... O, na tej mapie to nawet można by te Dark Templary jakoś wymyślić. Dobra, spróbujemy trochę poczarować, bo kurczę, ja tak lubię grać bezpiecznie, w miarę pewnie. A teraz spróbujemy właśnie jednak. Ale to nie będzie tak, że o Dark Templary. To będzie fajne. Tak jest, to będzie fajne. W ogóle na tej mapie taki mały protip dla tosów. Wujek Stefan, ale nie obrażaj, dobre? Bo to nie jest miłe. Ja wiem, że śmiechy, chichy, że diament, ale nie obrażaj. Protip dla tosów polega na tym, że jak postawicie tutaj pylon, gateway, serpent i score, to zablokujecie to przejście przed Reaperem. Ale to czasem ja o tym zapominam i tego tak nie stawiam jak trzeba. Dobra, zobaczmy czy gra proxy. Jeżeli nas przeciwnik zagaduje, to jest spora szansa, że robi proxy. Pamiętajcie też o tym. Po prostu genialne. Dobra, jednak nie robi proxy. Przynajmniej nie tutaj. Jest stara szkoła. Zagadujemy, hehe, haha, jest fajnie. I wali proxy. Dobra, jest Reaperu. Czy on tutaj wszystko z tymi probami... A, dobrze. Bardzo dobrze. Zaraz no Reaper u mnie będzie. Znaczy zaraz, no tak... Mam nadzieję, że nie tak całkiem zaraz. No jest teraz on mniej więcej w połowie mapy. Taki map hack. W ogóle jeden z widzów mi napisał w komentarzu na YouTubie, że jestem gdzieś tam na tym Liquid, że mnie ktoś podejrzewał o map hacka. No kto sypnął?
Ale nie dał linka, kurczę. No dobra, może jednak ten Reaper nie był w połowie mapy i może jednak ten gość nie gra Reapera, tylko Proxy Factor. Albo późno wybiegnie tym Reaperem do mnie. Tak też może być. No i tak jak mówiłem, tutaj zagramy właśnie Dark Templary. Tutaj czy tutaj? Tutaj. Kurczę, nie wiem czy nie za późno wysłałem. Ile się robi plon? 25? Dobrze, dobrze. Szybciej, stawia tego pylona! Nie żebym poganiał. Kurczę, no Reaper tutaj może przejść w sumie. Nie no, ale jest mała szansa. Dark Templaru. Nie no, tutaj będzie wskakiwał, jak będzie wskakiwał. Chyba, że po prostu zniszczy system i wszystkie mindgamy pobije, wbiegając po prostu zwyczajnie mi po rampie, nie? To żeby była przesada po prostu. To jest nie do ogarnięcia wtedy. O, oho, oho, właśnie. Możesz ty. Ale widzicie, widzicie? Ta blokada mu przeszkadza. Widzicie, widzicie? Dobre to jest, dobre to jest. Ale będą darki. Co? Oż ty! No i akurat ślepa kontra, nie no. Tak być nie może. Dobra, zniszczyliśmy mu na szczęście minę. Jedziecie, dareczki! Jedziemy! From the shadows I come. Ta obrona. Pyk, pyk. Pac, pac. Szczęście miny nie strzelają w niewidzialnych. Dwa strzały od Darka niszczą. O. Przytulcie się! No traci tutaj wszystkie jednostki, nie? Ej, ja to pylona nie zrobiłem! Okej, okay, sorry. Nie no, o dobra. Ale ten mu poszło fajnie. Nie chciałem powiedzieć tego słowa na S, czyli sfarcił, ale sfarcił. Trochę gościu farcisz. Ja ci ucieknę, ja ci ucieknę. No już popodnosiłeś, już, już, już. Nie no, miazga. Ej, tu mina była? Ale znikła chyba, nie? Nie widzę tej miny. Kurczę. Wyłapał, co miał wyłapać. Dobra, to gramy Blinka. Dobra, zniszczyliśmy mu do budówki też. Dawaj do naturala. Dobra, jest spoko. Wygrywamy, wygrywamy. Kurczę, za wolno rozdzieliłem. Ale i tak to nic nie zmieni.
I tak mu zagram tego te blinki. Mimo że ma sieczanka, to i tak to bez problemu obejdziemy. Tak jest, tak jest. Dariusza tam było przywołać? Gdzie Dariusza? A, w bazie do obrony naturalnej może ci chodzi kamę. Spokojnie, już niczego nie potrzebujemy, nawet Dariusza. Ale teraz, o, to będzie pro play, to będzie pro. Dark Templarem, pójdziemy na Siege Tanka. Stalkery będą bić się, no, zwyczajnie. O, wow. Dobra, prepare your clapping hands. No dobra, jednak to było trochę prostsze niż... O, mina! No jeden... Aha, no sorry, no ja chciałem pomikrować, ale sami widzicie, że jedyna wygrała. Ładne mikro próbował odstawić, ale... No nie poszło ci, kolego. Nie chciałem tego mówić, kopytko kurzu, ale... Dobrze, skumałeś trochę. Mamy... Co, zwycięstwo z jakimś znowu Top Master Turkiem? A, o to ci chodziło, Kamil, okej. Okay. 40-29, statystyki tego Terrana. No jest. Które? Szóste zwycięstwo dziś, tak? A, szóste. Teraz Raynor Party. Dobra, teraz będzie Raynor Party. Więc jak ktoś chce z subów do Raynorów zagrać, to zapraszam, macie pierwszeństwo. A potem już jak tam wejdą, to potem według szybkości będę zapraszać. W ogóle Issy ma mastera? Poważnie? Co się porobiło Raynor Party? Witam znowu. No siema Kanin, witam też nowe osoby na streamie oczywiście. Też Wanted TM widzę, że wbił. I masa innych osób. Ja już nie umiem napisać Raynor? Dobra, umiem. Układamy. Dobra, tak jakiś subdonator jest. O, pieniądze! O! Coraz bliżej 200 milionów. A, bo to Kamel, tak? Kolejne dwa winy. Jest! Trzy dyszki dzisiaj od Kamela. Na kompa idzie, co prawda, ale... Ale coraz bliżej, prawda? Już ponad 25% jest, co jest, już jest fajnym wynikiem bardzo. Dobra, za chwilkę losowanko. Zobaczmy, czy ktoś tu jest. Dobra, to co? Go. Jaki spam fajny. Meksanik jest pierwszą osobą, która tutaj wpadła. Ziomek, Adambos, Issy. Issy, przecież już masz im dwa. Laos Pompka i Majki, jeżeli jest miejsce. No, zobaczymy, czy będzie miejsce na te osoby. Także wbijajcie. Follow me StarCraft. Siema Pawianos. Witam nowe osoby. O, jakiś follower. Tak jest, Meksanik ładnie przykampił się. Czy może z maną spróbuję? No ale jak mam zagrać niby z maną? What the fuck indie, co to za ranga? No, dresetował Blizzard MMR.
Nie besztajcie mnie tak. No i to Himon też jest. Chwila. Dobra, mamy komplet, tylko to Himon jeszcze bije do lobby. Ale gorąco. Po co mi lepszy komp? Żeby wszystko lepiej działało, oczywiście. Indie, słuchając ciebie, coraz bardziej mnie mój Yeti przeraża, ale tutaj nie rozumiem czemu. Ja mam zintegrowaną kartę, także powinnaś mieć podobny dźwięk z Blue Yeti. Nitka. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Możliwe, że też zrobię taki myk, że połączę dwa komputery w jeden. Znaczy nie w jeden, tylko jeden się będzie zajmował grą, a drugi kodowaniem na Twitcha, przez co będzie można jeszcze ten podkręcić FPS-y. Ale no. Po prostu to jest też tak, że wiecie, no ogólnie donaty sobie, kto tam chce, to może mi wysyłać, nie jako forma jakiegoś tam podziękowania. I poza tym jest jakiś tam cel sobie, nie? Więc myślę, że nawet fajnie, jak ludzie wiedzą, na co konkretnie i to jakieś donaty. Myślę, że to jest całkiem okej. Okay. Komp nigdy za dobry. Tak jest, zawsze da się lepszego złożyć. Siema, o, siema Matrix, witam też nowe osoby. Tomo, Mnemon, Pavianos, Honorstag, wybrany. No w sumie wujek Stefan też, witam. Jagduk, please, jeszcze jeden Raynor. Aha, Jagduk chce potem jeszcze jednego Raynora, ale ja nie mogę. Ja rano wstaję. Ja wiem, że dziwne, że jest niedziela i rano wstaję. Ale no. Ale to jest dość istotne. Zostań Jagduk może... O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Zostań może Jagduk u mnie na kanale i... się zgadaj z innymi ludźmi, może inni ludzie będą chcieli zagrać Raynora tak poza streamem. Już widzę, jak ci potrzebny nowy komputer. Nie, dwa StarCrafty. Zrób donate SMS, ale donate SMS nie mają za bardzo sensu z tego względu, że tam ponad połowa, czy połowa, albo co najmniej 40% idzie dla tego operatora, czy dla kogoś tam, więc to już w ogóle jest niefajne. Tutaj na PayPalu już jest spora prowizja według mnie, a co dopiero w SMS-ach, to się mija z celem. Jak ktoś chce mnie wesprzeć, no to nie wiem, zrobi albo ten cały przelew na poczcie nawet, albo zostanie w jakiś sposób, nie? Konto też mogę podać, jak ktoś chce na maila. SMS-y? Nie. Nie widzę tych SMS-ów. Dobra. Poustawiamy wszystko. Co gramy? A, Dark Templar. To nie, to nie wypchnął zaraz. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Miliony. Ej, ja grałem na ściszonych dźwiękach trochę, kurczę. To sorry, bo dzisiaj było wszystko trochę ciszej niż być powinno, ale się dopiero teraz pokapowałem. A, wypchnąłem Mikey'ego. I teraz Isy poleci, czyżby? A Isy poleciał. Ej, kurczę, dobrze mi idzie. Już dwóch wypchnąłem. Jako jedyny w sumie. A i teraz Mix. Ej, kurczę, wymiotam. Albo to fart. Dzięki, Indy. No, dam bossa nie wypchnąłem. Dobra, lecisz. A jaki fart. O nie. Dobra, ja poleciałem. Ale trzech zniszczyłem. To chyba najlepszy mój występ w tej minigierce. Siema Baton, tak, no już w zasadzie kończymy. Majki się śmieje, że jestem w diamencie, dlatego mi idzie w Raynorze. Ej, dobra, to coś było. Będzie dodatkowa setka, jak bijesz dzisiaj na streamie do Mastera. Czy przyjmujesz wyzwanie? Nie mogę, Kamel, no mówię ci, muszę rano wstać. Ale w sumie ten, fajna mega opcja. Tu.
Dzisiaj niestety nie mogę, bo jutro rano jadę. I przy czym ja wiem, że dla niektórych moje rano może znaczyć 13, ale to jest jednak takie prawdziwe rano. O, więc, pieniądze! Więc no. Coraz bliżej 200 milionów. Z ogromną chęcią bym to zrobił, ale... Ale nie dziś. Będzie jeszcze Raynor, please, nie zdążyłem. Please, za te donaty, Jagduk. No ale to... No dobra, to mogę założyć Jagduk, tylko że i tak pójdę, prawda? Aha, no to się zacznie... No dobra, to zaczniemy kolejnego Raynora z tym, że no, zrobię i tak zakończenie. To możemy tak zrobić. Rany, ile to trwa z tymi Dark Templarami czasem. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. O, Seb pa. Czekając na poradniki, dzięki wielkie. Jeszcze nie zobaczył tych poradników, a już się ten odwdzięcza w jakiś ten sposób. W każdym razie to będą takie, no w sumie zagrania w miarę oczywiste, ale z objaśnieniami co i jak. Ja myślę, że to wiele łatwych zwycięstw wam będzie mogło przynieść, jak je troszeczkę właśnie przećwiczycie. No i będą one się pojawiać w następnym tygodniu, pewnie zaczynając od poniedziałku. A, no to następny tydzień. Właśnie jest. Indy, zamówiłem ci 20 tysięcy kebabów, za jakieś 15 minut przyjedzie ciężarówka pod dom. Ile kosztuje mój jutrzejszy wyjazd? Nie tak dużo. Znaczy mówisz o, w sensie, że nie wiem, wyjeździe, czy powrocie, czy wszystkim? Jednocześnie? Dziwne pytanie. O, pieniądze! Coraz bliżej 200 milionów. Wyjazd. Do domu na wsi. Ej, znowu jakieś donaty. Aha, to Jagduk, dzięki. No dobra, już Jagduk, jak tyle tych donatów robisz. Mimo, że głównie PayPala donatujesz, to i tak ci już zrobimy tego Raynora. Tylko, że to będzie tak, jakby się kolejny zacznie, ale to będzie i tak już zakończenie, prawda? Wow, udało się to zakończyć, nie? Pierwsza gierka 5.40 prawie. Rany. Widzę, że ktoś się w końcu litościwie chyba poddał, nie? Lubię fryty, dobranoc, dzięki za oglądanie. Czy będzie stream? No właśnie, streamów za bardzo nie mogę w następnym tygodniu robić, ze względu na to, że będę w tym domu. Moim na wsi, a tam się nie da... No, też komputera tam nie będzie, choćby z takiego powodu. Ale no. Ale będą poradniki i jeszcze takich kilka filmików, więc... Nie zniknę na tydzień, tylko będą oczywiście właśnie te poradniki i będą takie też inne filmy. Więc no, coś będzie. Prawdopodobnie codziennie o 18.30 będę je publikować. Znaczy codziennie, nie wiem czy codziennie, ale jak będą się pojawiać, to znaczy na 100% będą co drugi dzień. O. Może się jakoś tam to wymyśli, że będzie to codziennie, bo jeszcze nie przemyślałem, które w jaki dzień i ile będę ich publikować. No bo nie lubię, żeby był przestój, nie? No już jak robię te streamy, to chcę, żeby one były w miarę... Żeby jakaś regularność w miarę była, nie? I jak nie ma streamu, to chociaż na YouTubie coś. W sumie to klawiaturki tutaj już za bardzo nie ma. Indie jaka kampa, dawać wszyscy na Diaxa. Co to jest za zmowa? Dobrze, Igor, nie daj się kupić. Wow, one mnie nie zniszczyły. Okej, to ciekawe. Aha, zagapiłem się na czat. Bo już tak, wiecie, na luzie sobie gadamy i nagabiłem się na czat i dostałem z Baininga. Dobrze, Igor, nie da się kupić. Chyba odpowiesz na ten donate, Kamela.
Albo nie wiem. Znaczy... O, cześć Linka Karo, witamy właśnie. No i ty już nie uciekniesz przed po prostu ganiaczem bananów, moim czołgiem. Nie, no, o, no bierz banany, bij się z bananami, Adamus. Dobrze, dobrze, jedziesz, ale jestem oportunista po prostu. Idzi da! Genialne! Ale to zrobiłem. Jaki fart, to było wszystko zaplanowane. Nice. Jezu, jak się kampie za tym. O, udało się kogoś ustrzelić. Kogo? Sznycela? Sznycel mi powiedział na poprzedniej mapie, żebym przepadł. O! O! Ostatnio mi Karwas powiedział, taki gość, który stworzył overlay dla Zeda, też lepiej wiele rzeczy widać. Aha, byłaś tu, Linka Karo, okej. No teraz widzę, że jesteś. Jakaś rozmowa o prądzie, nie wiem, o co chodzi. O, jestem pierwszy. Ziomek drugi. Ciekawe w ogóle, jak to się robi w edytorze map, te tarcze, żeby one odbijały i te pociski, jak w ogóle, jak to się robi. Co to za technologia? Aha, i też Kamel, tak a propos tego wbijania Mastera, to Blizzard podobno... Bo to było tak, że kiedyś potrzebowałem tak, no 19-21 gier, żeby z pustego konta zrobić Mastera, no same zwycięstwa naturalnie, i potem to Blizzard zmienił, także trzeba było naprawdę dużo tych gier porozgrywać, w zależności od tego, w jakiej się lidze, i niekiedy to było nawet jakieś 60-80 gier, żeby dojść, żeby bić tego Mastera, a teraz podobno Blizzard troszkę to właśnie znowu tak zrobił, że aż tylu nie trzeba rozegrać, żeby awansować, i takie wyzwanie mogłoby być dość ciężkie w sumie. Żeby to zrobić w jednym rzucie, ale no pewnie by się udało, ale tak na, myślę, że na 80%, tak teraz, w sensie, że jakbym kontynuował. No ale się dzień nic wytrafił. Tak tylko mam wam mówię, co się pozmieniało na tym ladderze. Co Blizzard niby zrobił, a nie wiem, jak to działa w praktyce. No zobaczymy, ile gier będę musiał rozegrać na gołym koncie. Chociaż ja tutaj niektóre mam przegrane. Jak wbijałem z gołego konta do Mastera, to oczywiście tam już no, grałem tak, żeby nie przegrywać, prawda? A tutaj tak w sumie sobie czasem rzucę tą monetą czy kością inną. Skąd tutaj został jeszcze? A, z ziomkiem wojuje. A, już nie wojuje. Miał tarczę. No czasem te kulki przebijają tarczę. To jest najgorsze. O, medyczka. Linka coś pisze o jakimś rowerze. W śniegu. To źle się chyba tak trochę, bym powiedział, nierozsądnie z rowerem na śnieg. Mikrujemy. Nie dajcie mu wygrać Majki. No, próbujcie, prawda? Próbujcie. O. Oh.
Pisz i zdostań hita. Jak co mam pisać? O, to Himon tutaj troszkę zepsuł. Ej, ja jeszcze ani razu Steampacka nie użyłem. Nic nie widzę, ale biegnę, prawda? Ten jak mnie blokuje ciałem? Dobra, użyłem tego Steampacka po raz pierwszy. Aaaa, ciapnęły mnie. Uła! Ej, dobra, Issy wychodzi na prowadzenie. A nie, jednak nie. Dobra, powinienem to wygrać. A, kiedyś tutaj Lausa zbugowało wrogu i był nieśmiertelny. To już jest w ogóle ciekawie. Nie no, uwięziłem się sam? No poważnie? Uwięziłem się. Dobra, evacuate. Ewakuujcie mnie. Okej, zepsułem to lekko mówiąc. No nie, teraz wypadnę? A nie, nie wypadnę. Kurczę, tutaj Damina nie doleci przecież na czas. Gdzie jest ten mój? Ej, dlaczego ja jestem cały czas na starcie? Nie dajcie wygrać Indykowi. Teraz miny mi ktoś będzie rzucał. Okej, jest druga osoba na mecie. Zaś teraz będę nad nimi pastwić. Miny pod Indiego. Nie ma. Dobra, dance. A, taniec zwycięstwa. To jest chyba mina, albo mi się wydaje. Easy. Szpanuj dalej. Ej, fajny motanie ten Marine. Dziu, on robi moonwalk. Nikogo to nie bawi. Ja obczałem, bo nigdy w sumie nie patrzyłem. W następnej grze przegrasz. Nie! Taka ewakuacja! O Boże, praktycznie przypadkiem wiktałem, żeby Medivac mnie ewakuował. Dobra, nieważne. Well played. GG. Dobra, założymy dla Jagduka na kolejnego Raynora, ale to już jest koniec. Także dzięki wszystkim bardzo mocno za oglądanie. Możecie mnie śledzić Facebook, YouTube, Twitter, Twitch. Ogromne dzięki dzisiaj dla Kamela, który zrobił mi całkiem fajne wyzwanie. Między innymi, że jak wygram grę, to dostaję piątaka. No i dla Jagduka oczywiście. I też dla kilku innych osób, które tutaj tylko zrobiły chyba... Znaczy tylko, no zrobiły po prostu donate'a, ale on właśnie znikł w napływie tych od Jagduka. Seppa, dzięki wielkie. Dzisiaj było 29 różnych donate'ów. Pewnie z co najmniej 20 zrobił Jagduk. Także dzięki Seppa, Kamel, o Putin właśnie, Jagduk, Issy, Nitka Gra i Pan Doyle za wsparcie. No i to tyle na dziś. Tak jak wspominałem, że możecie mnie śledzić Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Indie Starcraft, wszędzie lajki są mile widziane. Także to tyle na dziś. A, jeszcze na mojej stronie starcraft.com możecie zapisać na powiadomienia e-mail. Coś jeszcze, czy nie zapomniałem? Nie, chyba nie. Dobra. Nagranie będzie oczywiście o 18:30 na YouTubie. Follow Indie Starcraft.